Właśnie mała przerwa na planie, siedzimy sobie na zapleczu z zespołem Percival, który też bierze udział w przedsięwzięciu Donatana. Powiedzcie, jaką muzykę wykonujecie i skąd taka zajawka u Was? I ogólnie na jakich instrumentach gracie, skąd to wszystko się wzięło? To jest tak zwany hard rock wczesno-średniowieczny, czyli muzyka korzenna, muzyka sprzed 1000 lat. Gramy na instrumentach, które są zrekonstruowane lub były używane w tamtych czasie, w tamtym czasie. I skąd, jak była dalsza część pytania? Skąd taki pomysł na wykonywanie tego rodzaju muzyki? Chyba nie wzięło się tak, że obudziłeś się rano i myślisz sobie, znajdę sobie jakiś stary instrument, zacznę pyrkać, tylko tak było, nie? Jak to było? Tak było, ale to jest taka historia, która nie jest chwytliwa, więc mamy inną. Bardzo chcieliśmy zagrać na festiwalu takim wczesno-średniowiecznym jednym. Nie wiem, myśleliśmy, że po prostu pojedziemy i zagramy, bo gramy też muzykę folk metalową. Ale okazało się, że tam nie wpuszczają takich z instrumentami elektrycznymi ubranych współcześnie, więc trzeba się było przebrać. A żeby się przebrać, trzeba było poczytać trochę o historii, trochę się dowiedzieć i jakoś tak nas wciągnęło. No właśnie, czy te stroje też są właśnie, że tak powiem, wzorowane na te starożytne sprzed 1000 lat, czy to jest już wasza fantazja jakaś taka, żeby tylko pasowało na wejście na festiwal? Nie może być fantazji, bo nas nie wpuścili na festiwal. Tu wszystko jest na podstawie znalezisk lub ikonografii. I to są stroje z różnych miejsc, z różnych regionów, w takim przedziale czasowym około 1000 lat. To jest 200 lat plus minus. Rozumiem, czyli dość oryginalnie. A jak stało się faktem to, że wzięliście udział na płycie Donatana? Jak w ogóle doszło do współpracy? No bo to są, że tak powiem, kierunki muzyczne, które nie idą ze sobą w parze, moim zdaniem przynajmniej. Tak siedzieliśmy w takiej chacie, myśleliśmy, kurde, co by trzeba było zrobić oryginalnego. Pomyśleliśmy, to zadzwonimy do Donatana. Ale żartuję. To on do nas zadzwonił, znalazł nas w internecie, bardzo mu się spodobało i stwierdził, że będzie to pasowało do jego płyty. My nie oponowaliśmy i tak jakoś. Tak naprawdę uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ dzięki temu możemy troszeczkę opowiedzieć o historii, o naszych korzeniach, o tym, czym się interesujemy od kilku lat i co wiemy, że brakuje, znaczy wiedza o tym jest znikoma w społeczeństwie, brakuje tej wiedzy, dlatego mamy szansę jej przekazać, a Donatan też, jakaś część jego ciągnie go po prostu, ciągnie. Za kilka lat on też będzie siedział w takim stroju i powie, że tam rap, hip-hop bez sensu, teraz wam pokażę, jak się grało 1000 lat temu. No właśnie, jak wam się współpracowało z Donatanem i jak myślicie, jaki będzie odbiór tego połączenia? Jak w ogóle, czy coś więcej przez tą współpracę dowiedzieliście się na temat hip-hopu, rapu, czy raczej tylko dograliście swoje instrumenty i na tym się skończyło? To znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że nie mieliśmy kompletnie pojęcia o hip-hopie, to bardzo dużo się dowiedzieliśmy i bardzo jesteśmy za to wdzięczni, bo to bardzo ciekawe rzeczy są. Także cieszymy się, a współpraca przebiegała bardzo, bardzo, bardzo dobrze. My się dużo nauczyliśmy, mam nadzieję, że Donatan też. Dzięki nam posłucha na pewno Slayera. Hej, to kryptoryka, reklama jest. O, i Mazowsza. Slayera z Mazowszem zmieszanego. No, myślę, że już wcześniej słuchał takich rzeczy. Dobra, w takim razie dziękuję za ten krótki wywiad i wracamy, że tak powiem, do pracy. Dzięki wielkie.